Witam serdecznie. Nie było mnie dosyć dawno, a dziś chciałabym Wam powiedzieć o podjętej decyzji całkowitej likwidacji gołębników, jeśli chodzi o mnie. I w związku z tym postanowiłam nagrać filmik pokazując Wam wszystkie gołębie, które posiadam, a które są obecnie przeznaczone na sprzedaż. Likwiduję całkowicie hodowlę, zarówno zdobnych, jak i pocztowych. Dlatego każdy gołąb jest w tej chwili do kupienia. Ceny oczywiście są jak najbardziej do uzgodnienia. Wiadomo, im większa ilość gołąbków, tym cena będzie niższa. Moja decyzja jest podyktowana osobistymi względami. Troszkę nam się pozmieniały plany. Dlatego tak to wygląda. Do sprzedania bagdety norymberskie, czarne, żółte i czerwone, młode i dorosłe. Gołąbki pocztowe w przeróżnych barwach. Są tygrysy, są andaluzy, opale. Od wyboru do koloru. Zarówno młode, jak i dorosłe osobniki. Oczywiście tutaj jest o nasza panienka. Ona nie podlega sprzedaży, bo jest to nasza wychowanka, moja wychowanka, którą wykarmiłam ręcznie i no nie zamierzam jej sprzedawać, natomiast cała reszta jak najbardziej. Przejdę jeszcze do karierów. Gołąbki teraz właśnie czekają na jedzonko. Za chwilę podamy im kolację, ale póki co chciałabym Wam je pokazać. Kariery, stanko liczy ponad 20 sztuk. Młode osobniki, dorosłe, brązowe, białe, czarne. Cena karierów to jest około 70-80 zł. Oczywiście możliwa jest wysyłka również, nie ma problemu. Koszt wysyłki pobraniowej to jest 38 zł. Także jak najbardziej odległość tutaj ode mnie nie ma większego znaczenia. Oczywiście, jeśli macie ochotę, zapraszam do nas jak najbardziej. Każdy jest mile widziany. No i co tu dużo mówić? Gołąbki, jak wiecie, są zawsze objęte profilaktyką. Ja staram się, by były zdrowe, witalne. I takie też oddam do nowego domu, do nowych domów. Jeżeli macie pytania, piszcie, dzwońcie, chętnie odpowiem. Mój numer telefonu wyświetla się cały czas, jest niezmienny. Gołąbki, co ważne, posiadają oczywiście karty własności. I jak najbardziej polecam. Nie pytajcie mnie proszę dlaczego, skąd taka decyzja. Po prostu no, życie szykuje na różne niespodzianki. A ja podjęłam taką, a nie inną decyzję, która jest absolutnie nieodwołalna. Młode gołąbki są zaszczepione. Jak co roku zresztą przeprowadzamy szczepienia po to, żeby nam nie chorowały. Żeby nabierały odporności. Tu jeszcze możemy zajrzeć na zewnątrz. Tam słychać ciekawego.
tak jak powiedziałam, jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście się czegoś dowiedzieć bliżej, to zapraszam do kontaktu. Gołąbków jest naprawdę sporo w różnych kolorach. A ja się polecam. No i to wszystko na dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że moje pupile, moi wychowankowie znajdą fajne domy, będą szczęśliwie rosły, będą się szczęśliwie mnożyły, dadzą dużo radości swoim nowym właścicielom. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.